7:09. Poranek rozgłośni katolickich. Witamy serdecznie naszego gościa, Adrian Stankowski, Gazeta Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, Państwu. Witam serdecznie. A mówić będziemy o tym, co działo się w weekend, ale na pewno będzie się jeszcze działo. Mówię o prekampanii, jak to nazwały media prezydenckiej, która rozpoczęła się w Koalicji Obywatelskiej i w zasadzie swój objazd po Polsce już rozpoczęli w najlepsze zarówno Rafał Trzaskowski, jak i Radosław Sikorski. No i na tych spotkaniach pada wiele zaskakujących, można by powiedzieć, słów, jak te Rafała Trzaskowskiego, mówiące o tym, że Koalicja Obywatelska to jest ta formacja, która działa, która spełnia obietnice, stawia sobie zadania i je realizuje. Czy te Radosława Sikorskiego o tak naprawdę niezrozumieniu telefonicznej dyplomacji Olafa Scholza, kiedy to właśnie, przed chwilą o tym rozmawialiśmy szerzej, Donald Tusk bardzo mocno, no, można by powiedzieć, dawał wyraz zadowolenia w mediach społecznościowych po tej rozmowie. Czy politycy niedługo połkną swoje języki, zapędzą się tak mocno w tej prekampanii prezydenckiej, że usłyszymy jeszcze wiele tego rodzaju, czy może jeszcze innych słów? No przede wszystkim obaj ci politycy w tej już prekampanii dają dowód, że po prostu nie mają pojęcia, na czym polega polityka, na jakim świecie żyją. Nie ma, Rafał Trzaskowski nie ma pojęcia, na czym polega centralny port komunikacyjny. No opowiadam naprawdę żałosne durnoty na ten temat. Natomiast ja bym raczej radził spojrzeć na to z punktu widzenia Donalda Tuska, bo Donald Tusk zawsze te prawybory w Platformie urządzał tak, żeby wyłonić jak najgorszego kandydata. Tak było, kiedy był Bronisław Komorowski, nie daj Boże, jak ten kandydat, nie daj Boże, zostanie prezydentem, to żeby nie zagrażał samemu Donaldowi Tuskowi. Z Komorowskim się udało znakomicie. Bronisław Komorowski był prezydentem kompletnie beznadziejnym, no ale nie zagrażał temu głównemu samcowi Alfa i to jest stały modus operandi Donalda Tuska, żeby nie wyhodować sobie konkurenta we własnej partii, a z tych dwóch kandydatów to zauważmy, że Rafał Trzaskowski ewentualnie takim konkurentem mógłby zostać, niezależnie od jego miałkości kompletnej, intelektualnej, no to on ma jakieś tam poparcie w strukturach, w tych związków miast polskich na przykład, a Radosław Sikorski jest takim politycznym singlem, którego wspiera tak naprawdę Roman Giertych, więc z tego punktu widzenia radziłbym spojrzeć na przykład wizytę CBA o 6 rano w domu pana prezydenta Sutryka. Ostatecznym decydentem w tej sprawie będzie Donald Tusk. To on te głosy będzie liczył. Zresztą on, no przepraszam, sobie zrobił ankietę równolegle na Twitterze i nie wiadomo, która z tych sąd będzie dla niego bardziej ważąca. Krótko mówiąc, ja jestem zdumiony, że obaj ci kandydaci na najwyższy urząd w Polsce tak rozpaczliwie nie mają nic do powiedzenia, bo Radosław Sikorski to mógłby jeszcze, uważam, ma obowiązek wytłumaczyć się z własnej przeszłości jako dyplomaty, jako współtwórcy resetu, no wreszcie z ostatnich decyzji, bo to też w weekend przyszła wiadomość, że jednak pan Bohdan Klich jedzie do Waszyngtonu, złożył mandat senatorski, to jest decyzja o pójściu na zderzenie czołowe z nową administracją amerykańską, bo to jest człowiek, który już nie tylko durnoty wypisywał na Twitterze, ale na przykład przygotował takie pismo, które Donald Tusk zawiózł prezydentowi George'owi Walkerowi Bushowi. To była taka lista na kilku stronach, lista warunków niemożliwych do spełnienia
kontynuować instalację, budowę instalacji tarczy antyrakietowej w Redzikowie. To właśnie Bogdan Klich się pod tym pismem podpisał, że między innymi stawiał warunek, że Amerykanie mają śmieci wywozić z tej bazy. No, żałosne to wszystko i są to na to dokumenty i z tego Radosław Sikorski powinien się dzisiaj wytłumaczyć, dlatego dzisiaj taki człowiek jest przez niego forowany. Dlaczego on dzisiaj podjął decyzję o zderzeniu czołowym z nową administracją w Waszyngtonie? Radosław Sikorski stawiał takie mocne tezy, mówiąc między innymi o tym, że jeszcze chwila, jeszcze kilka miesięcy i nominacje ambasadorskie będą już akceptowane. Mówił z nadzieją, taką dosyć mocną nadzieją, można by powiedzieć nawet butną nieco, na to, że właśnie Koalicja Obywatelska przejmie Pałac Prezydencki i wówczas nie będzie już nikogo, kto będzie sprzeciwiał się właśnie takim między innymi kandydaturom, jak ta Bogdana Klicha na ambasadora Polski w Stanach Zjednoczonych. Czyli tutaj Radosław Sikorski, nominując Bogdana Klicha, a teraz dając te prekampanijne występy, no Radosław Sikorski jako szef MSZ-u mianuje ambasadora. Mianuje, ale podpisać oczywiście zgodę musi prezydent. No więc startuje w wyborach, żeby sam sobie te potem w 2025 roku zgodę podpisać. Ewentualnie oczywiście, jeżeli Koalicja Obywatelska wygra wybory i jeżeli to Rafał Trzaskowski będzie w ogóle kandydatem koalicji na prezydenta. Ale bardzo mocno świadczy to o jednym, o mocnym nieposzanowaniu urzędu prezydenta RP w ogóle, no i osoby, która ten urząd piastuje teraz, czyli Andrzej Duda. No przede wszystkim to jest bardzo niebezpieczne dla polskiej racji stanu. W imieniu Polski mają prawo wypowiadać się trzy osoby. To jest prezydent Rzeczpospolitej, premier i minister spraw zagranicznych. Dwie z tych osób dzisiaj, czyli premier i minister spraw zagranicznych, są omijane szerokim łukiem przez najważniejsze państwa na świecie. Nawet w ostatnich dniach była delegacja Partii Republikańskiej i spotkała się oczywiście, taka nieoficjalna delegacja, spotkała się oczywiście z panem prezydentem Andrzejem Dudą i spotkała się z Rafałem Trzaskowskim. Natomiast no, nikt nie chce rozmawiać ani z Sikorskim, ani z Donaldem Tuskiem. Sikorskim to nawet administracja demokratów nie chce rozmawiać. Przecież on tam był, bo tam ma żonę, no, tam ma dom w Waszyngtonie. Był, próbował się spotykać i pomimo wpływów z własnej małżonki, no omijają go szerokim łukiem. To jest po prostu, gdyby taki człowiek został, nie daj Boże, wybrany, no to byłby poważny problem dla Polski. Sam fakt, że on dzisiaj jest wymieniany jako możliwy kandydat w wyborach prezydenckich, no już statuuje nasz kraj w gronie krajów no bardzo egzotycznych. Zresztą ten drugi kandydat też z punktu widzenia obecnej administracji jest nie lepszy, bo on tam, przepraszam, no się fotografował z synem George'a Sorosa. Ta administracja mówi wprost, no, że o na przykład zwolnieniu prokuratorów mianowanych przez Sorosza, jak oni to nazywają w tej ichniejszej poetyce. Więc to będzie kolejny problem. No ale nie ma aż takiego obciążenia współpracą w resecie jak Radosław Sikorski. Zresztą no, kontynuowaną, bo jeżeli się takiego człowieka jak Bogdana Klich, pomimo ostrzeżeń i forsuje na to stanowisko, na stanowisko kierownika ambasady, bo przypomnijmy, kim jest chargé d'affaires. To jest kierownik ambasady. No może się na przykład tak wydarzyć, że Amerykanie się nie zgodzą, żeby on tam był. No to i co? To jest to obniżenie rangi przede wszystkim. No w tak ważnym kraju sojuszniczym, na który wszyscy zwracają uwagę. No i też zauważmy, że to jest jeden z pakietu 50 ambasadorów, którzy... którym
wycofano, nie wiem, w jakimś dzikim trybie, pomijając kadencję. Czy to są wszystko ważne sygnały dyplomatyczne, że i to w najważniejszych stolicach, takich jak Waszyngton, Izrael i Kijów na przykład. Takich rzeczy po prostu robić nie wolno, bo to są 50 ludzi w 50 najważniejszych stolicach. Polska jest w tej chwili niereprezentowana, a władarze tych stolic patrzą się ze zdziwieniem, że my naprawdę postępujemy jak kraj trzeciego świata. Niestety, no smutne wnioski z tej rozmowy, ale oczywiście będziemy wracać do tematu, jak długo będzie to konieczne, drodzy Państwo, na naszej antenie. Miejmy nadzieję, że oczywiście problem rozwiąże się po myśli interesu Polski, bo to na to powinniśmy i my patrzeć jako dziennikarze i politycy, przede wszystkim można powiedzieć rządzący. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Adrian Stankowski, dobrego dnia tymczasem życzymy. Dobrego dnia Panie Redaktorze, wszystkim słuchaczom. Dziękuję bardzo. 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.